Dzień dobry, nazywam się Emilia Szurkowska, jestem ratownikiem medycznym. W dzisiejszym materiale będziemy mówić o tym, jakie są prawa osób, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie ma prawo między innymi do bezpłatnej pomocy w formie poradnictwa medycznego, do interwencji kryzysowej, do wsparcia, a także do badań lekarskich w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z doświadczeniem przemocy w rodzinie oraz do wydawania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie. Każdy lekarz, do którego ofiara przemocy w rodzinie zwróci się o pomoc, ma obowiązek wydać zaświadczenie o przyczynach, rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. A co istotne, należy wiedzieć, że lekarz nie może odmówić wydania takiego zaświadczenia lekarskiego. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą udać się do ośrodka pomocy lekarskiej, a w większych miastach na SOR, na szpitalne oddziały ratunkowe lub do szpitala pełniącego ostre dyżury. Należy pamiętać, że uzyskanie takiego zaświadczenia jest zawsze bezpłatne. Niezależnie od tego, czy pokrzywdzony uda się do ośrodka mającego podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy pójdzie do prywatnego gabinetu lekarskiego, to zaświadczenie zawsze jest bezpłatne. Zaświadczenie lekarskie zawiera opinię o stanie zdrowia pacjenta w związku z przeprowadzonym badaniem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uszkodzeń ciała oraz możliwych przyczynach i czasie ich powstania. Nie należy mylić zaświadczenia lekarskiego z obdukcją lekarską. Zaświadczenie stanowi dowód na to, jakie obrażenia zostały stwierdzone u osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie. Jednak nie daje podstaw do uzyskania przyczyn i mechanizmu obrażeń u ofiary, bowiem o tym przesądza obdukcja lekarska. Obdukcji lekarskiej dokonuje biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej. Obdukcja lekarska zwykle wykonywana jest na zlecenie prokuratury już po zainicjowaniu postępowania przeciwko sprawcy przemocy w rodzinie. Do tego czasu niewykluczone, że obrażenia staną się niewidoczne lub całkowicie się zagoją. Dlatego istotnym jest, aby niezwłocznie po wystąpieniu przemocy w rodzinie uzyskać stosowne zaświadczenie lekarskie, które będzie stanowiło dostateczny dowód na to, jakich obrażeń ciała doznała ofiara przemocy w rodzinie. Niejednokrotnie to właśnie na podstawie zaświadczenia lekarskiego biegły sądowy z zakresu medycyny sądowej w przeważającej mierze sporządza swoją opinię lekarską. Przepisem regulującym wydawanie zaświadczeń o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie jest rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.